W dzisiejszym odcinku będę chował się w customie, który hostuje Ewela. Ewela hostuje custom dokładnie dla skinów poszukiwaczy skarbów. Ja będę musiał wybrać jakiegoś skina, a Ewela będzie musiała odgadnąć, który z nich to ja. Czy jej się uda, oglądajcie odcinek do samego końca, a jeśli chcecie, żeby było na odwrót, czyli żeby Ewela się chowała, a ja jej szukał, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem oraz subskrybujcie nasz kanał, ponieważ lecimy po 300 tysięcy subów. Zróbmy to jeszcze dzisiaj, co? Oczywiście jeszcze pamiętajcie o kodzie Ewela i zaczynamy. W dzisiejszym odcinku hostuję custom dla odkrywców skarbu. Niestety nie udało wam się na poprzednim odcinku wbić 5000 łapek, także mam nadzieję, że dzisiaj to nadrobicie i właśnie to ja będę dzisiaj ponownie zgadywała, którym skinem gra Rafa. Okej, widzowie, a więc ja muszę się przygotować. Jak widzicie, mam tutaj wybranego skina, ale to jest podpucha. W razie czego, jakby Ewelina tutaj zobaczyła. Jak możecie zobaczyć, no mam trochę tych skinów do wyboru i ogółem skin ma być właśnie związany z poszukiwaniem skarbów, dlatego, że mamy nowe skiny w sklepie. Oczywiście, no, chcę użyć czego innego, żeby Ewelina nie miała tak łatwo, więc wydaje mi się, że ten skin na poszukiwanie skarbów będzie świetny. I w dodatku weźmiemy sobie jeszcze może jakiś fajny zbierak do tego wszystkiego. Albo wiecie co? A tak, musimy zmienić, bo Ewela wie, jakim zbierakiem gram. Więc weźmiemy sobie... Ej, mam fajny pomysł. Patrzcie się. Weźmiemy sobie dokładnie. Czekajcie, czekajcie. Muszę wpisać. A nie, jest. Patrzcie się. No i ta lotnia też będzie spoko. Mi już się w głowie narodził pomysł, jakiego mogłeś wybrać skina. No i lobby już nam się ładuje i zobaczmy, czy wszyscy wybrali skina poszukiwacza skarbów. Oni tutaj na bogato, oni tutaj wyglądają, jakby już znaleźli jakieś skarby. Tutaj mamy Sky. Nikt nie ma nowych skinów. Idźmy tam na drugą stronę. Szukamy Rafy już. Ale ja tak chodzę teraz po lobby i faktycznie jest dużo fajnych skinów, które właśnie nawiązują do poszukiwania. Jest dużo złotych, dużo nawiązuje w ogóle do złota, ale mój skin chyba jest najlepszy. Także ja oczywiście już od razu tutaj wypadam z busa na sam początek. Szybko zbieram macy, idę się podłożyć, no i obserwuję. I mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda mi się odkryć, który to Rafa. Ile mam czasu? No do top 10 musisz powiedzieć, który to jestem ja. Także mam nadzieję, że mi się to uda, bo w ostatnim odcinku byłam o włos, ale no niestety się nie udało. Ja tak szczerze mam troszeczkę problem, ale wydaje mi się, że dam radę. Dobra. Mamy wszystko, co trzeba. Ale i tak się bijecie do drugiej strefy. Tak, bijemy się od drugiej strefy, no ale trzeba uważać, bo wiesz, no różnie ludzie grają. Mówisz, że na pocenie tutaj? Myślę, że bardzo. Ja to się czasem dziwię, co ja mam za ludzi w tym lobby, a w ogóle widzowie to już grają chyba wszyscy lepiej ode mnie. A dałeś sobie anonimowego? Wydaje mi się, że mam anonimowego. Ja tutaj spadam i zaczynam obserwować. Nawet zostawiłam po sobie złoto. Oczywiście ja tutaj nie widzę ników, żebym nie mogła rozpoznać, który to Rafał. Mamy tutaj pierwszą osobę i ma tutaj już 6 kawałków pizzy, ma tutaj fontannę, ma spajderki. Tutaj na pewno wszyscy będą śmigać na spajderkach. Ale jestem ciekawa, kto wpadnie na to, że skoro taki custom, skoro poszukiwanie skarbów, to kto w ogóle znajdzie skarb w tym odcinku i ktoś w ogóle będzie szukał w ogóle mapy. Ale przejdźmy sobie do następnej osoby. Chociaż na początku tutaj będzie ciężko rozpoznać, który to Rafał. Ja mam przypuszczenie, który może to być on. Muszę poszukać tego skina, chociaż w lobby go na razie nie widziałam. Mamy tutaj jakąś babeczkę. Oj, na bogato, bardzo na bogato. Ona tutaj jeszcze skrzyneczki. Nie biją się tutaj jeszcze złoto wydropiła. Nie biją się dopiero od drugiej strefy, także na razie, na spokojnie robimy takie wstępne rozeznanie. No ja powoli sobie zbieram tutaj jagody i inne rzeczy, więc wiecie, no musimy mieć dużo maców, dużo wszystkiego, dużo leczenia. Na razie się nie możemy bić, chociaż niektórzy do tego się nie stosują. Mam nadzieję, że nie trafię na jakiegoś trolla. Muszę oczywiście znaleźć jakieś rzeczy do strzelania, jakieś dobre, no bo na razie mam same zielone, chociaż może tego nie powinienem mówić, bo Ewela zaraz tutaj, wiecie, będzie wiedzieć co i jak. Już tutaj zdążyłam podsłuchać Rafa. Zdążyłam tutaj podsłuchać i tutaj mamy następnego gracza, który właśnie przed chwilką tutaj sobie zabrał spajderki i on ma tutaj szary, także to na pewno nie jest Rafał i ja muszę tutaj w takim razie zapamiętać właśnie, że ten skin to nie jest Rafał, gracz 310. Okej, no ja już mam coraz lepsze przedmioty, chociaż jeszcze przydałoby się coś fajnego zdropić. Na pewno muszę mieć dużo maców, bo w ostatnim odcinku no tych maców mi brakowało, bo też poleciałem na pustynię i tam była... Dobra, nie, ja za dużo mówię. Ewela, nie podsłuchuj. Zatykaj uszy, jak ja mówię, dobra? A czemu jak daje poprzedni gracz? Poprzedni to mi tylko po dwóch graczach skacze. A to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Może się coś zacięło. Może nikogo jakoś w okolicy nie ma, czy coś takiego. A gdzie masz tych graczy? Na biomie pustynnym. No to nie wiem. Niestety, ale coś mi się tutaj zacięło i mogę tylko obserwować 3 osoby. I sobie zobaczymy tutaj, i co stanie się tutaj z naszym graczem 312. On wydaje mi się, że idzie poszukać spajderek. Tam w ogóle nie musisz, że ktoś spadł z wysokości.
I został lód po nim. A w którym miejscu dokładnie? To ja tam sobie może przelecę. A, nie mogę tutaj zdradzać. Na spajderkach, tam nad naszą, pod naszą skałą, tam w tym takim wąwozie na spajderkach. A to Rafał udaje, troluje, że on dalej gra. No chcesz tutaj skałę chce rozwalić, której się nie da rozwalić. Co on to robi? Tego się nie da. Dobra, ja zbieram sobie macy cały czas. Mam już sporo maców, ale przydałby się jeszcze inny rodzaj. Nie będę mówił jaki, bo Ewela tutaj wiecie. Chociaż nic się zacięło, więc ja mam na razie łatwo. Właśnie, bo ty masz teraz easy. Ci wydaje, że muszą się kogoś tutaj zabić, albo żeby dopiero mnie odblokowało. A czy teraz w ogóle zamierzasz iść po skarb? No jeśli znajdę, to oczywiście, ale no jeśli nie znajdę, no to będzie lipa i będzie, wiesz, no... Będą same zielone. Będą same zielone. Tutaj gościu na naszą miejscówkę poleciał. On tutaj, widać, że ogląda odcinki Rafy i Eweli. Lata w te same miejsca. No i to jest drugi gracz, którego mogę aktualnie obserwować. Naszą tutaj panią z anakondą na kapeluszu. I ona tutaj już ma lepsze bronie, dalej pizzę ma, nie wykorzystała jej. I też jest tutaj w podobnej okolicy, ale na razie się nic nie dzieje. Sprawdzimy jak na spajderkach tutaj idzie. Szkoda, że nie ma lamy. Choinka. Już ktoś pozabierał. Ja teraz mogę sobie mówić bez problemu, no nie? Więc na lajciku. 58 osób. Bo cię nie widzę. Ja tutaj czekam tylko jak strefa się zmniejszy i wydaje mi się, że mi się to odblokuje jak właśnie tutaj albo ktoś tutaj pokona tą babeczkę, albo ona kogoś. Tu najdzie do strefy, co ona to? Czyli po tej strefie się już bijecie? No jeszcze nie chyba. Oj, to będzie grubo na końcu, tak mi się wydaje. A, bo na pizzę ma, dlatego tak to rozwala. Jedzie coś, Rafa jedzie. O, ktoś tam na spajderkach na kamieniu. Zaciął się. To ja tutaj dobrych graczy obserwuję. Jeden rozwalał skałę, której nie chciał, a drugi się zacina cały czas. Czy który nie chciał, który się nie dało. A few minutes later. No, nie odblokowało mi dalej. Dalej mi dwie osoby pokazują. Jeszcze raz? Dalej mi dwie osoby tylko. Ciekawe, czemu tak, nie? Nie wiem. A gorzej, jak tak będzie do końca, co wtedy? Wtedy lipa. Jak widzicie, tutaj... Tutaj jest gość tam na lewo, ale jeszcze tutaj chłopaki i dziewczyny, może są jakieś dziewczyny, nie mogą się bić i czuję, że jak tutaj się zacznie bitka, patrzcie się jaka już strefa za chwilę będzie mała, to będzie ostro. 56 osób w takiej małej strefie. Tu się okazuje, że jedna z tych dwóch osób to Rafa. Ale by było. A jakie masz skiny dokładnie? Mogę wiedzieć? Z tym taką babeczkę w kapeluszu, ona jest chyba z karnetu. Ma takiego, tego, węża na głowie. Mhm. A drugą to mam taką zwykłą jakąś. A jeszcze taką w złocie, taką na hardcora taką. Czyli jak ta strefa dojdzie, można się bić. Także no powoli trzeba będzie po prostu uważać. Każdy już tutaj, przynajmniej u mnie tutaj, widzę, że chłopaki już tutaj robią sobie bazy. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Możemy się bić, także tak to wygląda. 56 osób. No teraz przejść bezpiecznie do strefy i będzie super. Z tego, co tutaj widzę, to się będzie naprawdę działo. Na lewo mamy dwie osoby. Jedna tam u góry była wbudowana, druga pod spodem. Tutaj nasz gościu gdzieś jedzie chyba w jakieś miejsce bezpieczne, żeby się jeszcze tak nie bić, żeby nie być w centrum. No 53 osoby mogą być sfokusowane na niego. Tutaj patrzcie się, ktoś tutaj się buduje. Tam na spajderkach, tam ktoś z samochodem i zobaczmy, 39 zadał damage'a. Sprawdźmy jak to się stanie, jak on się tutaj buduje. 63 i tutaj pierwszy kill, mamy pierwszego killa. Ale jeszcze nie, chociaż mówię, że jeszcze nie spotkałam żadnej osoby, a w sumie tu ktoś siedzi w tym samochodzie. Widzieliście to? Jaka ten... Ale tutaj strollowali. Rafa chyba się tam bije, tak mi się wydaje. Ja to nawet nie wiesz, jaki mam przypał, żeby w ogóle wejść do tej strefy. Szkoda, że ty nie możesz zmieniać kamery, bo mogłabyś sobie przejść. Ja jestem koło toru, ale no. O, już chyba? Nie, nie mogę dalej zmieniać. 48 osób tak w ogóle, no niesamowite. Chyba już mi się odblokowało, tak. Chyba mi się chociaż... Czekaj, czekaj. Tak, dobra, już mogę zmieniać tutaj, także zaczynamy. Mamy tutaj Thanosa, to jest Thanos w ogóle? Thanos niestety padł, tutaj mamy w krzakach. Dobra, zaczyna się teraz zabawa i zaczyna się śledztwo. Mamy tutaj z Anakondą, nie, to jest Anakonda na plecach chyba, tak? Czy i to ten skin mi się mega kojarzy z takim odkrywcą właśnie, jeszcze ten złoty wąż na plecach. Tutaj ktoś strzela, nie, tu się po prostu tyle dzieje. Ktoś tutaj wirze w ogóle lata. Z jakąś czupryną. W ogóle ile jest ludzi w wirze, Rafa? Nie chcę wiedzieć tak szczerze. Ja to mam taki przypał, że to jest hit hitów. Trzymaj się tam, bo ja muszę cię odnaleźć. Jak padniesz, to jak my to zrobimy? Tutaj w tornadzie chyba z 5 osób lata, jak nie więcej. A, oni tutaj, to jest ich ten, na przetrwanie. Oni tutaj, na chwilę się może skończy. W ogóle sprawdźmy, jaka strefa.
Połowa strefy jest na wodzie teraz. Ile tam musi być ziomków? Lecimy dalej. Mamy tutaj zwykłego jakoś typka, która miała albo skarb wykopała, bo ma złote tutaj rzeczy. Także to jest prawidłowy taki odkrywacz skarbów, poszukiwacz skarbów, bo właśnie wykopał. Albo to jest Rafa. Czekajcie, musimy tutaj zaobserwować. Ja to w ogóle na razie mam problem z wejściem do strefy, co innego, co dopiero co innego. No, trzymają mnie pod strefą, skubańcy. Ja tutaj 26 HP ma jakiś gościu. Skulltrooper w złoty. Ej, to też dobry skin, ale wątpię, że to jest Rafa, bo plecak i taka peleryna tak sobie fast. Dobra. Chyba tak, wszedł teraz ktoś do strefy i dostaje takie strzały, że ja cię kręcę. Ma pizzę, ma jagi, ma rękawice i ma złote itemki i ma ściany teraz sobie postawił i pewnie to jesteś ty. Tak mi się wydaje. I ma łyżkę taką dziwną, niepasującą do tego skina, a mówiłeś, że zmieniasz kilo, żeby nie zgadła, który to ty i wybrałeś randomowy, który nie pasuje. Ja na razie zostaję tutaj, 26 osób, także jeszcze mogę, 16 osób może zginąć, 15 i muszę być pewna na 100%, także troszkę sobie tutaj poobserwujemy. No jeszcze masz trochę czasu, na spokojnie. No ale tak mi się wydaje, w 80% dałeś mi trochę podpowiedź. No ale znając twoje szczęście, to właśnie teraz spadłeś, obiłeś się. Mi się trafiają same spocuchy w tej grze. To jest coś niesamowitego. Ja muszę tutaj, ja widziałam, jak gram z tobą, to ja cię obserwuję, jak na tych spiderach uciekasz. No buduje się też tak nawet fajnie. Złoto, złoto, Rafa, podnieś złoto. Jeszcze mi zostało 12. O, Rafa też tak przyciąga. Musimy za 3 nik. Idziemy dalej. Ej, cała złota babeczka i ta też jest kozacka. I też ma złote tutaj rzeczy. Chociaż teraz już złote rzeczy to może mieć więcej osób, bo tutaj już jest mała strefa i padają i ci, co pozbierali złote, to się wymienię. Nie, to nie na Rafa. Na pewno kapusty, chociaż... Zostaje upotkę. Oj, chyba to nie. Tutaj kolejny złoty skin kampi w wieczku, ale wątpię, Rafał by tutaj koksił. Tu ktoś kampi w ogóle, co to jest? Tu na balkonie jakimś kampi, nieobudowany w strefie. Nie, to Rafał by tak, wątpię, żeby tak kampił. No to pewnie ja. To pewnie ja, Ewela. Bierze to ty. Tutaj ten kilo chyba wcześniej Rafał właśnie z nim grał, ale chyba... Na bota mi na chwilę przełączyło. Tutaj tego gracza już znamy, to na pewno nie Rafał. To też mi się wydaje, że na pewno nie jest on. Ej, tak szczerze, to się chyba musi... Ale są lagi, no to jest niesamowite. Musimy się chyba bić trochę wcześniej, bo tu się dzieją takie rzeczy. 17 osób zostało, 7 miejsc do końca. I ja już chyba wszystkich tutaj przeglądnęłam. I wydaje mi się, jednak wydaje mi się, że ten skin to jest Rafał. W ogóle skąd taki skin fajny? Ej, to jest fajny skin, ten mi się podoba. Ej, tu jest chyba skin ten, co ta babeczka wcześniej była. Ale to są jakieś poziomy odblokowane i dlatego on jest taki ognisty? Być może. Ja tu się teraz skupiam, bo mam gościa. 16 osób, bardzo mała strefa się zaczyna robić. Ten złoty jeszcze jest dobry, cały złoty, wszystko złote. Jaki ma kilo? O, jeszcze taki kilo w złoty. No tutaj ktoś to przemyślał. Czy Rafał tak by przemyślał tego skina, dobry skina? To jest chyba mój faworyt w ogóle pod względem... Jakby to było top model, to bym dała tutaj wygraną temu skinowi, ale... Rafa, to jeszcze może być Rafa. On lubi tego. No ja ci powiem, i zostało ci 5 osób i musisz, wiesz, zgadywać. Także nie jest to zbyt wiele. Na bota mi znowu dało. Te wątpię, że to jest Rafał. To nie może być on. Też mi jakoś nie pasuje do Rafała. Nie, no ja jestem jakoś najbardziej przekonana do tego. Zostały 3 osoby do końca. W sensie do końca, kiedy mogę podjąć decyzję. Rafał często używa tych ścian. Jest dużo takich osób, które mają te ściany i ich nie używają na przykład, ale 2 osoby, dużo leczenia, 4 ściany jeszcze. W ogóle skąd on ma tyle ścian, ten gościu? No Ewela, 12 osób czy zostało, jakby co? I pomóżcie, jak myślicie, czy to jest Rafał, czy nie? Nie mogę powiedzieć, żebyś tutaj nie dawał mi jakichś błędnych informacji. W ogóle patrz, jaka jest strefa, jest 12 osób. Okej, okay, jest git, jest naprawdę fajnie. Taki złoty cały na złoto osób, cały złoty. No przekonasz się, oglądaj do końca. A jak zabrałeś tego skina, którego przed chwilą skipnęłam i ty będziesz nim, to będę prze. Nie, mi się wydaje, że tutaj za dużo na ziemi ktoś chodzi. Ty raczej lubisz high granda. Ale jeszcze jedna osoba została, jeszcze mogę zmienić zdanie. Bo tamten gościu za długo był przy ziemi. Jest 10 osób, czyli teraz już nie mogę zmieniać zdania i już ostateczne moje zdanie, że to jest Rafał. No, ja mam przypał, bo nagle wszyscy do mnie strzelają i nikt nie do końca rozumiem dlaczego. Patrz, jaka strefa, jak trzeba będzie przejść. Tutaj teraz sporo osób padnie. 9 osób jeszcze zostało. Ja tutaj obserwuję tę osobę już do samego końca. Dwa złote skiny się tu nawalają. Jakby to para mogła być. Oni są... Ojojojojoj!
co tu się dzieje? No i wygrała tutaj babę. Ja przecież tego skina w ogóle nie widziałam. Nie obserwowałam go. Tego złotego takiego bez plecaka. Ja jestem w tyłku. Czyli to jesteś pewnie teraz ty. Niestety nie wygrałam dzisiejszego odcinka. Na chwilkę się przekonam, którym skinem... Ale to jest niesprawiedliwe, bo ja tego skina nie widziałam, a on jest fajny. Wiesz, to jest niesprawiedliwe, że wszyscy za mnie biją. A ty masz kilo w gwiazdkę i jesteś złotym skinem? Ja już tak już przegrałam. A nikt do niej nie strzela, także... Dobra, nie dojdź, byku. Dobra, nie mam mnie już, ale w pewnym momencie wszyscy do mnie bili, pół serwera normalnie. Czyli przegrałam dzisiejszy odcinek, ale w ogóle popatrz. Tutaj mam taką babeczkę z warkoczem złotą i ja w ogóle jej nie obserwowałam. Pirat na Highgrandzie, co on był na Skybase? Ja też nie widziałam takiego pirata. Pamiętajcie, że jak bijecie 5000 łapek pod tym filmem, to w następnym odcinku z hostowania turnieju będę ja grała, a Rafał będzie obstawiał. No i ta, co ją obserwowałam z tym warkoczem. Dobra, wiesz, którym byłem? Chcesz wiedzieć, którym byłem? Tak. Ja byłem cały czas tym pierwszym skinem, którego obserwowałam. Tą żmiją cały czas. Cały czas to byłem ja. Tą żmiją? Rafał to taki żmija właśnie. Ja prawie nic nie mówiłem, bo nie wiedziałem, co mogę mówić. To się nazywa przyciąganie. Nie chciało mi przeskipować na kogoś innego. A więc widzowie, to by było na tyle. Wpadajcie na te odcinki, zostawcie łapkę, subskrybujcie kanał. No i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. Trzymajcie się, na razie.